pomijając stanowiska, urzędy, funkcje, bo matka to najważniejsza funkcja w życiu. Witam serdecznie wszystkie matki. A teraz pragnę przywitać Mieczysława Bochenka, prezesa Wojewódzkiego Związku Rolników Kłyk Organizacji Rolniczych Rzeszowych. Witam pana Kazimierza Gacka, wójta gminy Mielec. Witam panią Magdalenę Banie, przewodniczącą Rady Gminy Mielec. Witam serdecznie wszystkie panie przewodniczące kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Mielec oraz reprezentantki tych kół z terenu gminy Mielec. Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia dla matek, aby każdy kolejny dzień był taki jak Dzień Matki, 26 maja. Aby blask oczu nie przysłaniał smutek, tylko na twarzy gościła radość i uśmiech. Dziękuję bardzo. Na tej scenie, a słów kilka na temat tego dzisiejszego wspaniałego dnia. Dzień Matki w Polsce obchodzony jest corocznie 26 maja. Jest to sposób wyrażenia szacunku, miłości oraz podziękowania dla naszych matek. W tym dniu każda mama jest obdarowywana laurkami lub kwiatami przez swoje dzieci. Historia Dnia Matki sięga już czasów starożytnych, a dokładniej starożytnej Grecji i Rzymu. W kulturach tych oddawano cześć boginiom matkom, które symbolizowały płodność i urodzaj. Kolejne wzmianki o obchodach Dnia Matki pojawiają się w XVII-wiecznej Anglii. Wtedy też narodził się zwyczaj wręczania w dniu matki kwiatów czy słodyczy. Oficjalnie w polskim kalendarzu Dzień Matki po raz pierwszy pojawił się w 1914 roku. Dzień Matki to wyjątkowy dzień, w którym możemy w szczególny sposób podziękować im za wszystko, co dla nas robiły, robią oraz udowodnić, że są dla nas najważniejszymi osobami w życiu. Mama jest najważniejsza i najbliższą nam osobą. Jest przy nas niezależnie od wieku. Nieważne, czy jesteśmy maluchami, dorastającymi nastolatkami z problemami, czy już całkiem dorosłymi ludźmi. Z biegiem czasu uświadamiamy sobie, jak bardzo jest ważna i tak wiele dla nas robi. Przecież to ona nosiła nas pod sercem, gdy jeszcze nie było nas na świecie. To ona poświęciła nam tyle uwagi i cierpliwości. Doradzała, pocieszała, ocierała nasze łzy. Wtedy, gdy nasze problemy były bardzo małe i błahe, ale też i wtedy, gdy były one już całkiem duże i poważne. Nadal mamy świadomość, że zawsze możemy do niej przyjść, a ona postara się nam pomóc, jak tylko będzie mogła. Kocha nas takich, jacy jesteśmy. Dzień Matki można uznać więc za jeden z najważniejszych dni w roku. Przecież gdyby nie nasze mamy, nie bylibyśmy tymi, którymi obecnie jesteśmy. Bogumiła Jaworską. Pan prezes sobie nie poradzi bez pana wójta, w związku z tym zapraszamy panów i panie wyczytane, zapraszamy. Bardzo proszę, wchodźmy na scenę. Zapraszam na scenę. Thank you.
teraz mówić? Brawo. Nasza mama. Wstajesz wcześniej.